Jak wróciłem do zakładu i zobaczyłem, że tak trochę niemrawo, spotkałem się ze swoim przewodniczącym komisji zakładowej, z Józiem Strojnym, który był przewodniczącym na etacie u nas w prezydium. To ustaliliśmy pewne kwestie. Pierwsze spytałem się: Józiu, powiedz mi, czemu się nic nie dzieje? Józiu uczciwie mi powiedział, mówi: Adam, my mamy tutaj takie wspólne spotkania, przepraszam, ja to ich w ten czas nazwałem kółko różańcowe, że oni się spotykają w kościele, filmy oglądają, Bonhur, Szata, takie filmy. To też był jakiś tam związek, no nie? Gdzie ludzie się Solidarności spotykali. Ja mówię: Józiu, mnie to jest za mało. Ja muszę coś robić. Mam kontakty. Chcesz? A on mówi: tak. Słuchaj, to ja będę nadal firmował, niby że jestem przewodniczącym, a ty będziesz tym tajniakiem, który będzie te wszystkie zbiórki pieniędzy, różne rzeczy, ja to aprobuję jako przewodniczący. I zawarliśmy taką po prostu dżentelmeńską umowę. On jako, no muszę powiedzieć, do dzisiaj nie grzeszy żadną tuszą, przybrał w ten czas pseudonim Gruby, a był wyjątkowo szczupłym człowiekiem, tak. No i ja zacząłem łapać te, tak jak powiedziałem, kontakty. No i ustaliliśmy, że najbliższy 13, no nie, czyli w maju dokładnie, nie, maj lub czerwiec, przepraszam, chyba to był czerwiec, tak. Bo były później mistrzostwa w piłce nożnej jakieś, ale do tego dojdziemy. No, że jedziemy na kopalnię Wujek. I umówiliśmy się, że na 4 samochody prywatne, i tutaj muszę bardzo pochwalić rodzeństwo Kulików, Ryszarda i Zygmunta Kulików, gdzie nie wahając się powiedzieli, że pojadą. Mało tego, na antenach od samochodu proporczyki małe napisali Solidarność i pojechaliśmy na kopalnię Wujek składać świeczki i także pojechały 2 Skody i jeden Maluch. Malucha to ja prowadziłem, za kierownicą byłem. No i udaliśmy się na kopalnię Wujek. Na kopalni Wujek, gdzie tutaj jesteśmy, przyszliśmy pod mur, krzyż był zawieszony, modliliśmy się, no i dziwnym trafem, no wiadomo, ja byłem już brodaty, bo symbol takich ludzi internowanych to była broda, no i opornik był mile wskazany i to też już była przepustka do serc niektórych młodych dam, które widząc brodatego i z opornikiem czule się zwracały. No i tak się złożyło, że po tym jak żeśmy się pomodlili, widzieliśmy się, że zagęszcza się atmosfera, że panowie smutni próbują wybierać, to ja powiedziałem do Józia, mówię: Józiu, bo ja wjechałem między bloki tutaj tego osiedla. Mówię: Józiu, to wy idźcie do Malucha, a ja tam sobie zaraz, bo to był Józia Strojnego Maluch, a ja do was tam dotrę. No bo kobita taka klęcząc przy mnie mówi: panie, bo tutaj bardzo się panem interesują i pana pierwszego będą zgarniać. No nie? No i ja, jak zobaczyłem, że koledzy odeszli, to po chwili sobie powolutku, jakby od niechcenia, szedłem w stronę w stronę tego samochodu. Aha, przepraszam, bo jeszcze wcześniej dałem kluczyki do Malucha i mówię: jak ja zniknę, no nie, a za mną wpadną do klatki schodowej, no nie, to odpal Malucha. No i tak się złożyło, że
że sprawa się potoczyła w ten sposób, że wolniutko, spokojnie sobie idę, doszedł taki gościu z osiedla, mówi: panie, chodź pan do mnie. Ja mówię: nie. Mówię: pan w tym mieszkasz? On mówi: tak. Ja mówię: to wyprzedź pan mnie, jak pan usłyszy, że ja otwieram drzwi, no nie? Odczekaj pan chwilę i trzaśnij pan na górze, bo powiedział, że na górze mieszka, trzaśnij pan drzwiami swoimi. No i ja sobie wolniutko z tym gościem idąc, on po prostu przechodząc koło mnie, te parę zdań wymieniliśmy, tak jak się umówiliśmy, poszedł na górę, a ja ryzykowałem po prostu. I znowu coś się okazało, że było, sprzyjało mnie. Wszedłem na klatkę, no nie? Ale kątem oka widziałem już, że coraz bliżej są ubecy za mną. No i na klamkę od piwnicy okazało się, że piwnica otwarta. No to ja sobie po cichutku zamknąłem i drzwi się otworzyły, te wejściowe. No i ten gościu, tak jak się umówiliśmy, trzasnął drzwiami i ci ubecy na górę, a ja sobie spokojnie wyszedłem, do malucha odjechałem. I w ten sposób uratowałem Józia Strojnego od siedzenia, Filipka Jasia, naszego ekonomistę, który prowadził, ja i jeszcze chyba, i ktoś jeszcze, nie pamiętam, czwartą osobę. No i w ten sposób, że tak powiem, odjechaliśmy tym maluchem, spełniliśmy zadanie. Okazało się, że straty ponieśliśmy, że w dwóch Skodach zamknęli już kolegów, którzy jechali w dwóch Skodach. No i wybraliśmy się na wycieczkę na kopalnię Wujek. To byli koledzy z Emali, czyli z Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych, z ZGH, i był Zdzisiu Kluczewski z Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego. I tam już tych pozostałych kolegów, nawet nie wszystkich pamiętam z nazwiska teraz, no ale tak się złożyło, że te dwie Skody tych chłopaków zamknęli. Nawet była w dzień później, trzeba było jechać po samochody, bo oni nie wsiedli do samochodów, tylko ich zwinęli przed dojściem do samochodów. Także później trzeba było te samochody tu z terenów tego osiedla przywieźć. No i okazało się, że już ten czas ci, co już dłużej siedzieli, no nie? Ci, co dłużej siedzieli, to już mieli, że określali tych wujkowiczów to kwieciarze, no nie, takie, no i tak się sprawa potoczyła, że po trzech dniach oczywiście panowie ubecy zapukali znowu, no i mówią: no to idziemy teraz to już na białe niedźwiedzie, że pojadę. No, Ala znowu do nich nigdy nie chodziła, nie pytała się. No ja już przyjechałem jako już, że tak powiem, recydywista. Już miałem po wyjściu ze szpitala, nie ukrywam, miałem już ugadane wśród lekarzy. Jak byłem w szpitalu, to tutaj na dyżurach, tu trzeba powiedzieć, na dyżurach lekarskich, lekarze zapraszali mnie czy Henia Flaka do siebie, do gabinetu, no i nam sprzedawali informacje, na który szpital możemy liczyć. No i w ten czas się dowiedziałem, że połączenie medykamentów, takich jak eufilina i coś tam jeszcze, teraz tego nie pamiętam, to eufilina to była na rozszerzenie naczyń krwionośnych, no nie? To dowiedziałem się, że to będą objawy, bo w ten czas ciśnienie spada. I ci lekarze, siedząc w tym szpitalu, instruowali mnie, w których, jakich szpitalach możemy liczyć, gdzie będziemy mieli tak zwanych naszych ludzi. Pojechałem do Szczecina, bo chciałem łapnąć się z moimi rodzimymi terenami też kontakt, no nie? No i doszedłem do wniosku, że pojadę rodzinę odwiedzić. No i pojechałem. No i tak traf chciał, że dziwnym trafem wjechałem w Zabrzu, Maciejowicach. Ja już zapomniałem,
nazwisko, ale wiem, gdzie to jest. Wjechałem do jednego mieszkania, bo jak byłem w szpitalu, to poznałem tam pewną osobę, która mówiła, że jakby jakieś informacje, działania, to ona się przyłączy. No i ja tam w Zabrzu, Zabożu, nie w Zabrzu, Zabożu, tylko w Zabrzu, wysiadłem na dworcu, udałem się do tych Maciejowic, Zabrze, Maciejowice, tak, Maciejowice, tak. Tam się udałem, no i zostawiłem część bibuły i się umówiłem, że tam będzie punkt kontaktowy na rozsyłanie bibuły, bo to blisko Gliwic i że tak powiem. No i okazało się, że dziwnym trafem sąsiad obok mieszkający zobaczył brodatego faceta. No i kiedy ja wróciłem z tym znajomym z miasta, bo byliśmy w mieście, to już smutni czekali. No i przeszukali mój bagaż i oczywiście tam znaleźli tą bibułę. No i mnie zapuszkowali. No ale dziwnym trafem okoliczności na komendzie wojewódzkiej podtrzymali mnie 48 godzin. No i już nie trafiłem do internowania, tylko dziwnym trafem mnie wypuścili. No i zaczął się okres, że tak powiem, po stanie wojennym, tak jak powiedziałem, dalszy ciąg tych uniwersytetów robotniczych, gdzie tutaj cała nastąpiła konsolidacja ze środowiskiem studenckim. Po okresie tych internowań byłem krótko, pierwszy raz w życiu byłem w sanatorium w Świnoujściu, żeby podreperować zdrowie i po powrocie z sanatorium no, zaczęła się już taka działalność, że tak powiem, podziemna. No i tu zostały nawiązane tak. Pierwszy kontakt to był nawiązany z Herbert Rennert, tak, w Dąbrowie Górniczej. Herbert miał kontakty z Małopolską. Ja intensywnie poprzez, tu trzeba nazwać rzeczy po imieniu, bo nie wszyscy z fabryki w kluczach w papierni, a wiadomo, że kartka papieru była ważniejsza niż pocisk kałacha, no nie. Nie wszyscy to dla ideologii robili. Byli złodzieje, którzy rysy papierów sobie wynosili i sprzedawali nam, no nie. No i byli tacy, którzy początkowo nie ukrywam, że parę tych transportów to było tych transportów zrobionych od złodziei. Ale nie ukrywam, że też była sytuacja taka, że jak dowiedzieliśmy się, że papier z papierni w kluczach musiał iść bocznicą, a później był podłączany. Też nam się udało, po prostu zrywając ten plomby, pomniejszyć ten transport o ileś tam tych. No, rozbudowana została siatka, że tak powiem, działaczy Solidarności. U nas w zakładzie, tu chciałbym powiedzieć, że regularnie odpłaca, mimo że Solidarność była zdelegalizowana, regularnie odprowadzających składki na 6 tysięcy ludzi było ponad 100, 120, to tak różnie się, 120, 130, no nie. Były też wpłaty od indywidualnych osób, które na przykład wpłacały i zawsze tam na dole w tej nielegalnej bibule były, potwierdzam wpłatę na przykład od tego, no nie od Adama Giery, tylko tam każdy ksywę sobie przybierał i było potwierdzanie, żeby też było te rozliczenie. To by szło na pomoc, na bibułę. No i muszę powiedzieć, że
Też nawiązana została współpraca ze środowiskiem akademickim. No i tutaj pierwszą osobą taką to był Heniu Wilkowski. On się ożenił z taką Danusią, ona tu w katolickim liceum w Sosnowcu pracuje jako pedagog, jako nauczyciel teraz. Była Aleksandra, Olasia na nią mówili, Aleksandra, no zapomniałem jej nazwisko. Była Alina Świeży, późniejszy redaktor gazety. Był Przemek Miśkiewicz z żoną. Campinos był, Laga Krzysiu, Adam Jawor. Oni później się wszyscy pojawiali. No, Aleksandra Izdebska. Tak, Aleksandra Izdebska, studentka filologii, zapoczątkowała tak zwane już cykliczne wykłady Uniwersytetu Robotniczego, gdzie podzielono nie na semestry, nie na, na lata, tylko była grupa tak. Była grupa Wróbelki, później Sokoły i trzecia grupa Orły. I w ten czas po raz pierwszy, dla przykładu, kiedy taki Juziu z Zabrza przyjechał, bo nikt się nie pytał o nazwiska, no nie? Kiedy przyjechał Juziu z Zabrza z filologii, on nam przeczytał Potęgę smaku Zbigniewa Herberta. Pierwszego polskiego opozycjonistę z poetów, który, i tam chłopcy o ziemniaczanych twarzach, dziewczęta, zaułki morderców zwane pałacami sprawiedliwości. Były grupy tych uniwersytetów robotniczych, gdzie pracownicy Huty Katowice, od nas byliśmy po grupowani i to się odbywało. Albo takim centrum szkoleniowym to był Dąbrowa Górnicza Gołonok. I to się odbywało albo u Renerta, albo u Linczowskich, albo u Krysi wyżej Staniszewskiej, albo u Czesia Zbroi, albo u Andrzeja Kisielińskiego na Zagórzu. No tam się spotykaliśmy i tak było. Ekonomia, historia, literatura i to były, tak jak powiedziałem, robione przez studentów. No my za to w ramach dawaliśmy na SYP czy na inne studenckie NZS-owskie wydawnictwa im papier za darmo, no bo trzeba było się wzajemnie wspomagać. No nie, także muszę tu powiedzieć, że papiernia Olkusz zaopatrywała włącznie Tygodnik Mazowsze, tutaj regionalne te wszystkie nasze, co później zaowocowało ta moja działalność, ta i moje bycie aktywnym w środowisku, zaowocowało tym, że kiedy nastąpił kongres taki zjednoczeniowy, bo był okres, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Ze Śląska bardzo dużo przywódców wyjechało, wygoniono z kraju. Leszka Waliszewskiego, Rysia Nikodema, Witelus wyjechał, Rozpłochowski. To ktoś tam musiał działalność prowadzić. Więc ci chłopcy, ja to sobie ośmielę się z siebie nazwać, chłopcy z którejś tam ligi, musieli te luki zapełniać. I w ten sposób w różnych miejscach po prostu zawsze z tą swoją grupą, później nawet zbudowano takie określenie Giera i jego Janczary. No nie, bo jak trzeba było iść w pierwszym szeregu, gdzieś tam na klatę przyjąć, to wiadomo było, że moja grupa tych chłopców, to chodziliśmy w pierwszym szeregu. To zaowocowało, że później, jak był zjazd taki zjednoczeniowy podzielonego podziemia, zostałem zaproszony
do Łącznej pod Gliwicami. Ale jeszcze parę słów należy też powiedzieć, żeby przejść później już do późniejszej już tej, tego czasu. To trzeba powiedzieć, że no tak się jakoś złożyło, że tak, lotne uniwersytety robotnicze funkcjonowały, funkcjonował kolportaż, dostarczaliśmy, ja mówię o strukturze, którą w tym momencie dysponowałem, bo tu muszę jeszcze raz podkreślić, że byli ludzie bardzo oddani, chociażby wymienieni bracia Kulikowie Zygmunt i Ryszard, Boroń, Wacek, przepraszam, byli ludzie, którzy naprawdę angażowali się, bo nie było tak nas za wiele, ale oni tworzyli taki trzon operacyjnej grupy, że jak trzeba było czy papier gdzieś przewieźć, czy coś tam, to oni byli bardzo dyspozycyjni. Jurek Cieślik, tata Leszka Cieślika, Sikora na przykład, zapisał się w tej naszej grupie taki Stasiu Sajdak, gdzie u niego na wsi za Wolbromiem biło się wieprzki, te cielaki i w czasie internowania to żeśmy zawozili do osób więzionych, internowanych. I ta grupa, no też muszę powiedzieć nieprzypadkowo, że odkryliśmy krótko przed stanem wojennym został odkryty właściwie zbiorowy grup legionistów w Krzywopłotach. No nie, gdzie też działaliśmy, gdzie do nas przyjeżdżali na przykład Onyszkiewicz, Moczulski, Tadziu Jedynak, jak się ukrywał. Andrzej Rozpuchowski u nas był, gdzie mu się tak niechcący pomoliło. 14 rok bitwa była, on tam powiedział, że bolszewicy, no ale to nie pierwszy raz mu się zdarzało. Tak jak powiedział o kurantach, że jak trzaśnie się, to się będą, akuranty się nie kręcą, tylko grają. Ale to są takie małe szczegółki, które trzeba wybaczyć, gdzie z życiem nabieramy doświadczenia i wiedzy, a wiedzę właśnie po prostu zebraliśmy, tak jak powiedziałem, to po internowaniach, po więzieniach. Także to wszystko wydało, tak jak powiedziałem, owoce, to wszystko wydało owoce. Czym więcej mogliśmy się uczyć, to więcej umieliśmy. No, trzeba powiedzieć, że pokolenie Armii Krajowej, dużo ludzi związanych z Armią Krajową służyło pomysłami. No, trzeba tu jednoznacznie stwierdzić, że ta ciągłość narodowo-niepodległościowa, to mogę powiedzieć, że jesteśmy po trosze spadkobiercami żołnierzy Armii Krajowej. Ja muszę powiedzieć, że z Łączną pod Gliwicami to wiąże się też... Dostałem zaproszenie, bo wiadomo, że każdy w podziemiu robił swoje. I w naszym terenie, mówię o ziemi olkuskiej, ja nie funkcjonowałem, nie chodziłem na te spotkania, jak to nazywaliśmy, kółka różańcowego. Przychodziłem na msze za ojczyznę, które były organizowane. Trzeba było czytać modlitwę, to czytałem, uczestniczyłem, ale nie byłem cały czas. Tak jak ustaliłem z Józiem Strojnym, że ja się podziemiem zajmuję, a on firmuje, to on reprezentował zakłady górniczo-hutnicze, nasze środowisko, w tym, że gdzie spotykali się ludzie Solidarności różnych zakładów pracy. No oczywiście pojedyncze. I w ten czas dostałem zaproszenie, przyjechaliśmy i tu znowu wielkość ojca Simińskiego, który w tym samym czasie zrobił tak zwaną ekologów, chyba jeżeli dobrze pamiętam, ekologów i obrońców przyrody, czy coś takiego. I my, którzy się pojawialiśmy tam u ojca Simińskiego, dostawaliśmy swojego przewodnika i byliśmy holowani do Łącznej.
No i muszę powiedzieć, że odbywał się tam zjazd działaczy z różnych terenów Śląska. Ja nie wiem, czy jeszcze żyje Marek Gabryś, czy inni. I tam się spotkaliśmy wszyscy ci wielcy działacze. Ja to muszę uczciwie powiedzieć. Ja się czułem jak trampkarz, który znalazł się w ekstraklasie. No nie? No i jak tak słuchałem, kiedy trwała dyskusja, co, jak należy robić, to nawet zostało odnotowane chyba w tygodniku Mazowsze. Tak, tygodnik Mazowsze. To w pewnym momencie ja, słuchając tych różnych propozycji i myśli na przyszłość, co należy robić, w pewnym momencie wstałem i powiedziałem, szanowni państwo, ale jak my nie pokażemy swojego oblicza, celowo o tym mówię, bo zaraz opowiem historię ciekawą, jak my nie pokażemy oblicza, jak nie wrócimy do zakładów pracy i nie powiemy, tak, my jesteśmy ludźmi Solidarności, no nie? To nadal będą nas wyśmiewać, Urbany czy inne, no nie? Że jesteśmy agentami CIA i coś tam, coś tam. I w pewnym momencie prowadzący, chyba to nawet wydaje mi się, że to był Marek Gabryś, mówi tak, no kolega mówi o jawności, a tu się numerkiem zastawia. I w ten czas ja zerwałem ten znaczek i mówię, nie jestem numer 10, tylko nazywam się Adam Giera, jestem z Olkusza. No i nadal się upierałem. No i w ten czas Józiu Kula zerwał ten numerek i część ludzi się ujawniła, część się nie ujawniła. No i poszło do, żeby wybrać tą jawną RKW. Doszli do wniosku, że będzie jawna RKW i część tajniaków. Tajniacy będą zajmowali się tajnymi rzeczami, czyli kolportaż i te inne rzeczy. Zresztą nie ukrywam, że na przykład Michał Luty, który został, czy ja, czy Danusia Skorenko, byliśmy w tej jawnej RKW, no nie? Ale też zajmowaliśmy się swoją dalszą robotą, czego późniejsze strajki w 1988 roku przy udziale Danusi Skorenko, no nie? No i w dużej mierze Danusi Skorenko, ale to do tego dojdziemy. No i kiedy powstało to RKW, ja zostałem szefem tego podregionu, tak jak powiedziałem, chyba nie wschód, no od Dąbrowy, Siewiec, Zawiercie, Jaworzno, Olkusz, te wszystkie tereny, to był ten teren, gdzie ja miałem funkcjonować, no nie? No i funkcjonowałem. I muszę powiedzieć tak, byłem jedynym członkiem RKW, który miał stosunek o pracę. Michał Luty, chemik z wykształcenia, nawet nie mógł nosić chorych na noszach. Danusia Skorenko, doktor nauk, nie wiem jaką specjalność, ale chyba psychologia, nie mogła być praczką w domu dziecka, bo komuniści ją ten. Kaziu Świtoń wyrzucony, emeryt Heniu ten, no, Heniu Sienkiewicz i mnóstwo tych ludzi, przepraszam bardzo, wszyscy byli bez stosunku. I jak ja wróciłem do zakładu, to już abstrahuję sobie, że tam w Olkuszu mam do dzisiaj śmiertelnego wroga, który nie może przeżyć, że ja mu niby mandat ukradłem, ale do tego nie będziemy wracali, no nie? Muszę powiedzieć, że kiedy wróciłem do zakładu pracy, to wszyscy mówili, no komuniści cię rozjadą, zwolnią cię z pracy. I wyobraźcie sobie państwo, że akurat jeździłem cysterną, bo komuniści doszli do wniosku, że tak, nie udało go się zamknąć za politykę, to go zamkniemy za złodziejstwo, damy mu cysternę, będzie woził paliwo, a paliwo było na kartki, to go wsadzimy do ciupy. Było parę prób, ale to nie, o tym nie będę opowiadał, gdzie próbowali mi świnie podłożyć, ale to nie jest istotne. Mówimy o Solidarności. No i tak się złożyło, że kiedyś z magazynierem dokonywaliśmy przerzutu i magazynier miał jakąś uroczystość rodzinną. Mówi, Adaś, zawieziesz mnie do domu,
bo w nadgodzinach. Ja mówię, dobrze, zawiozę cię do Przegini. I wracając z Przegini, 15 kilometrów od Olkusza, zatrzymuje mnie milicja drogowa. No i pan funkcjonor już dokumenty do kontroli. No ja mu daję te dokumenty do kontroli, a on mówi, a czy pan wie, że niewypełnienie tej karty to jest przestępstwo? Ja mówię, proszę pana, jak jest przestępstwo, to i musi być kara. I bardzo uprzejmie proszę o przykładne ukaranie, jeżeli pan to uważa za karę. A pan milicjant tak patrzy na te dokumenty, moje na kartę, składa i mówi tak, Giera, jedź, ja ci dzisiaj dam 200 zł mandatu, a jutro wolna Europa i wolna Ameryka będzie wrzeszczała, że ja cię prześladuję. Czyli dowód był na to, że nie należało się bać.